Siema, to co, lecimy drugą część tego autohandlu. Tutaj macie nazwę MCW Norymberga. Dzwońcie, negocjujcie, kupujcie. Tak jak wspominałem, Nygus jest cacy. Podaję wam bryczki jak na tacy. Od was zależy, czy ktoś sobie bryczkę kupi, czy ponegocjuje, sprowadzi bez żadnej prowizji, nikomu nie musi płacić. Pod filmikiem znajdziesz konto zrzutka. Możesz wpłacić parę groszy, żeby Nygusa wspierać właśnie w takich wypadach. Podaję wam bryczki jak na tacy, więc nie narzekajcie, Nygus jest cacy. Nie ma opisu na samochód. Być może na stronie sprzedawcy coś więcej znajdziecie. Audi A4 w cabriolet. Zobaczmy sobie, ile ten sprzęcior ma kosztować. Już stąd widzę cena 5900. S-Line Diesel Sport Plus pakiet 2004, 2,5 diesel, 163 konie, 260 przejechane. Przegląd jeszcze ważny, rok czasu. Półskóra w środku, co z tego, jak wchodzi wam większa akcyza. Prawie 20% od wartości. Ładny jaguarek. Jaguarki jednak mają to coś w sobie. Chociaż ten przód bardzo taki mondeowaty. Sami chyba przyznacie. W końcu Jaguar się z Fordem połączył. 22, 2 litry, automat, diesel, rok 18, 118 przejechane, 180 koni, 4, 23, przegląd, napęd na 4, nawigacja, do tego Big Xenon. W środku skóra, stosunkowo młoda fura, niewielki przebieg, fajna bryczka w napędzie na 4. Osobiście bardziej bym go wolał niż jakąś BMW X-Drive czy Audi. Zawsze coś innego na drogach. A ten sprzęcior jeszcze się nie sprzedał. Pokazywałem 3 miesiące temu. 13900, rok 15, manual, 140 koni, 2 litry diesel, 270 przejechane, Big Xenon, Navi, 7-osobowa, Alhambra, 2 litry TDI. Może da się coś wynegocjować, skoro długo stoi. Była już jakieś 5 miesięcy temu na filmiku. Dobra, leć dalej, Nygusiku. Mercedes. Mercedes, ciasno się tutaj robi. GLA 200D. Pewnie 2.2 diesel. Znając życie, oponki już troszkę podjechane. Skóra, automat. 17900. Automat. 2.2, 136 koni, 194 przejechane, nawigacja. Tak jak myślałem, 2.2 dieselek. Akcyza, znowu akcyza. Co poradzić? Mamy Mondziaka. Mondziak jakiś chyba na wypasie. Ładna opona, ładny alusek. Dosyć fajny kolorek. Jestem blisko ulicy. Słońce wali, może się odbijać w szybach. Środek, Alcantara i półskóra. Cena 8900. Rok 13, automat 2.2, 200 koni, 216 przejechane. Przegląd się skończył w zeszłym roku. Wersja Titanium. Ładny Fordzik, trzeba mu to przyznać. Raczej wstydu nie ma, żeby takim sprzętem sobie śmigać. A tutaj pan sobie biegnie z maseczką na twarzy po chodniku. O Boże, że ludzie jeszcze nadal w to wierzą. Cena 14900, rok 15, diesel 168 przejechane, 184 konie, 2 litry. Sport pakiet Xenon Navi. Jedyneczka. Kubełki Alcantara w środku. Dosyć ładna bryczka. Nawet te jedyneczki są zgrabne. Trzeba im to przyznać. I podobno auto fajnie się prowadzi.
Osobiście nigdy taką nie jechałem. A co tutaj za sprzęcior jest? Skóra w środku to raczej dla złomnika by się nadawał. Mercedes G-klasa. Od tyłu z tą plandeką myślałem, że to może jakiś Land Rover, nie wiem, Pathfinder albo nie wiem, jakiś wynalazek. Ceny nie widzę. 92 konie, 2,5 diesel, 53 przejechane. Tablice zabytkowe. Trzeba by sprawdzić na stronie sprzedawcy, ale znając życie, G-klasa tutaj trzyma cenę. Raczej tanio nie będzie z tym przebiegiem i na tablicach zabytkowych. Audica Q5, 3 litry quattro, 2 razy S-Line, Magnetic Ride, czyli jakieś Magnetic Ride, chyba zawieszenie jakieś magnetyczne, fantastyczne. Piszcie w komentarzach. 22900, rok 14, 240 koni w dieslu, 7.23 przegląd, 136 przejechane. Fajna bryczka, ale znowu akcyza. S-Line, półskóra w środku. Wygląda na zadbany samochód, ale z opłatami wyjdzie pewnie jakieś, słuchajcie, na gotowo 130 tysięcy złotych, 120. Co poradzić? Mercedes przedłużony, 36900, rok 17, automat 2.2, 190 koni, 118 przejechane, wersja 4MATIC Select przedłużony, 9-osobowy, z roku 17, dosyć mocarny, dobrze wyposażony, niewielki przebieg. Trzymają takie busy tutaj cenę. Lecimy dalej. Czyżby to było 510 koni tutaj? Za chwileczkę alfetkę zobaczymy. BMEczka. Zobaczmy, ile to kosztuje. Skrzynia manualna, szósteczka. Pewnie w dieselku, znając życie. 15900. 318 benzyna. 1.5 manual. 136 koni, 168 przejechane, z roku 17. Advantage i do tego nawigacja. Nie wiem, skąd takie nazwy Advantage. Kojarzy mi się z Adwentem, ale jest w benzynce. Taka niespodzianka, Nygus. Kinder niespodzianka, jajko niespodzianka. Przeważnie są w dieselku. Ale 1.5 silniczek, 136 koni, no tak, nie wiem, nie jestem za bardzo przekonany. Zobaczmy tą Alfę. Fajna petarda, ładnie się prezentuje, quadrifoglio, kubły, półskóra Alcantara, cena 62 tysiące, rok 19, benzyna 510 koni, 2.9 pojemność, 18 przejechane. Ładna maszyna. Chyba sami to przyznacie. 510 koni, 6 cylinderków. Silnik Ferrari obcięty o 2 cylindry. Recenzji tego samochodu na YouTube jest multum. Możecie sobie zobaczyć. Bryczka przepiękna. Dobra, mechu. Ten mechu chyba był już na filmikach. E43 AMG 4MATIC Panorama Carbon White Burmaster Telewizja. 45900, rok 17, 3 litry, 400 koni, 100 przejechane. Taki bynajmniej ma opis. Skórzane fotele w środku AMG, 400 koni, z 3 literków, już nie jest prawilna V8 tutaj pod maską, a szkoda, chyba już takie silniki raczej
nie wrócą te downsizingi i inne wynalazki. Teraz wkładają pod maskę ładna Audi S7. Zobaczymy, ile to będzie kosztowało. Skóra w środku, oczywiście automat V8 Turbo. 39 900, rok 15, 4 litry, 550 koni, 166 przejechane, 11-24. Przegląd, quattro, ABT, nawigacja, do tego LEDy. Nie ma biedy. Konkretne alusy w tej bryczce, 550 koni. Daje już radę, więcej niż ta Alfa z silnikiem Ferrari. Jestem ciekaw, co jest szybsze. Audi chyba troszeczkę cięższa jest od Alfy. 32 900, rok 18, automat 2 litry, 250 koni, 80 przejechane, nowy przegląd. Aerodynamic Sport Hood LED. Taki ma opis. Jaki hood, jaki LED? Może Robin Hood? Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Słuchajcie, naprawdę zaczynam się gubić w tych opisach. Takie są wynalazki w tych samochodach, że Nygus po prostu tego już nie ogarnia. Nie mam bladego pojęcia, co niektóre systemy oznaczają. 12 900, rok 14 w dieslu, 1.8, 136 koni, 250 przejechane, Xenon, Navi i parę innych bajerów. Nie wiem, czy tego pokazywałem. Tam z tyłu stoi bardzo podobny. Zobaczmy może tego Forda, bo nie pamiętam. 18 900, 1.5 tempomat, klima, rok 17, 160 koni, 78 przejechane w manualu. Czyli jednak tego nie było, bo ten jest EcoBoost. Ale 1.5 EcoBoost, 4 cylinderki, troszeczkę lepszy niż te 3 cylindry 1.0. Nygus, co ty gadasz? Weź sobie odpocznij. Za chwileczkę polecę do bryczki napić się troszeczkę wody. Nygus, nie kaktus. Czasami coś pije. Tutaj niewielka ryska. Nie wygląda najgorzej. To co? Zobaczmy sobie jeszcze, co ma w tamtym rzędzie. I na tyle. Na dzisiaj to chyba tylko tyle już będzie. Ile można tutaj latać i nagrywać te bryczki. Za chwileczkę pojadę jeszcze na inne miejscówki. Pogoda dopisuje, więc dla was filmuję, ile mogę, żebyście mieli jak najwięcej filmików. Tutaj macie nazwę autohandlu. Nie wiem, czy te filmiki nie będą za długie. Sporo odprysków jest tutaj na masce. Zobaczymy, jaki to ma przebieg. Oponka zdrowa. 8900, rok 11, diesel 2 litry, 250 przejechane, 143 konie, pierwszy, 23 przegląd. Attraction Navi Big Xenon. Taki ma opis. 250 tysięcy. Dlatego te odpryski pewnie latała gdzieś po autostradach. Ale tak jak wspominałem kiedyś, chyba lepiej po autostradzie 250 niż dieslem 70 po mieście. Kuga, fotel kierowcy na narożniku delikatnie przetarty. Tutaj jak widać delikatna obciereczka. Zobaczmy ją w koło, jak to wygląda, bo wiem, że lubicie Fordy Kuga. Tutaj pod zderzakiem też delikatna obcierka. 6900, rok 13, benzyna 1.6, 150 koni, 150 przejechane, 9-24 przegląd. Wersja Trend w benzynce, zaskoczenie, surprise, niespodzianka, Nygus.
Kierownica tak jakby się troszeczkę łuszczyła. Jestem ciekaw, jak silniczek się sprawuje. EcoBoost w tym samochodzie. Mamy tutaj co? Focusa. O ile dobrze widziałem, ma ucho wkręcone. Dokładnie. Pewnie EcoBoost z uszkodzonym silnikiem. Często o tym wspominam na filmikach. Cena 6,5. Rok 15. Litrówka, 125 koni, 144 przejechane. Titanium motor Schaden. Uszkodzony silnik. Oczywiście 1.0 EcoBoost. Jakby inaczej. Jeżeli ktoś umie sam naprawić ten silnik, chce mu się albo opłaca, proszę bardzo. Kolejny fokusik. Ten taki troszkę ładniejszy. 10900, rok 18. 1.5, benzynka. 180 koni, 166 przejechane. Navi Xenon ST Line. Serwisowany do końca w Fordzie. Taki ma opis, nie wygląda najgorzej. Fotele ala kubełki. Na brzegu troszeczkę przytarte. I tutaj mamy kolejnego Focusa. Już widziałem, że ma ucho wkręcone. Więc skubaniec pewnie znowu ma problem z silnikiem. Pewnie 1.0. Te cztery cylindry EcoBoosty rzadko się trafiają uszkodzone. Tutaj jak widzicie ucho wkręcone. Cena 4900. Motor Schaden, rok 13, litrówka. 90 przejechane. I co wy na to? Dlatego tych silników nie polecam. Co tutaj mamy? 4900, wersja SYNC. Litrówka, 124 przejechane, rok 14. Motor Schaden. Kolejny zwalniętym silnikiem. No i tutaj mamy 6900, wersja Titanium. W dieselku, w limuzynie. Rok 14. 1.6, 105 koni, 50 przejechane, 7.23, przegląd, nawigacja. Serwisowany. Auto ma sporadycznie problemy elektryczne. Sorry za tą przerwę, ale musiałem to doczytać dużym drukiem, żeby was nie wprowadzić w błąd. Jak jest cena niska, trzeba czytać dokładnie opis, ponieważ można coś pominąć. Zanim ktoś się napali, przyjedzie po samochód, powie: Nygus, polecałeś, pokazałeś, 2 złote ci wpłaciłem na cały rok, żebyś mógł jeździć po Niemczech, po Polsce, a ty mnie w błąd wprowadziłeś, auto ma uszkodzoną elektrykę. Co ty polecasz nam tu za brykę? Fokusik ładny, 12900, rok 16, benzyna 1.5, 180 koni, 60 przejechane, sport Big Xenon, 4.23, przegląd techniczny. Keine Kompression am zweiten Zylinder unter Hüchter Ilferbrauch. Brak kompresji na drugim cylindrze, zwiększony pobór oleju. A już myślałem, że będzie fajny. No tak to bywa, słuchajcie, z tymi nowymi samochodami. Ale każdy chce nowy, bo twierdzi, że stary jest hu. Resztę sobie dopowiedzcie, bo mi filmik zblokują. Pozdrawiam, do następnego.